Ponad pół roku samodzielnie tutaj, znaczy nie było wiceburmistrza do spraw gospodarczych po złożeniu rezygnacji przez ówczesnego wiceburmistrza. Do końca tego roku postanowiłem, że będę tutaj te obowiązki przejmuję tutaj na siebie. Ale ponieważ, tak jak wcześniej powiedziałem, jest bardzo dużo inwestycji, które trzeba wykonać w roku 2018 i potrzeba też osoby, która będzie tutaj nadzorowała te prace, które będą wykonywane. Rozważałem na różne sposoby. Były rozważane trzy kandydatury. Nie chcę tutaj mówić teraz o nazwiskach, natomiast były trzy rozważone kandydatury. Każda była bardzo dobra, żeby sprawa była jasna. Natomiast zdecydowałem, bo to były dwie osoby spoza urzędu, zdecydowałem jednak, że w roku 2018 nie ma już czasu, że tak powiem, na przygotowy, bo to były osoby, które nie zajmowały się, nie pracowały nigdy w samorządzie. Żeby to była jednak osoba, która ma doświadczenie w samorządzie, osoba, która rzeczywiście nie będzie musiała się za bardzo przyuczać do pełnienia tej funkcji, a która ma odciążyć przede wszystkim tutaj mnie, jednocześnie, która będzie sprawnie nadzorowała wszystkie zadania, które wykonuje po prostu wiceburmistrz do spraw gospodarczych. I podjąłem decyzję i zaproponowałem oczywiście jednej z pani kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej, pani Joannie Misiak-Kędziorze, takie stanowisko. Ta propozycja padła już w tamtym roku, natomiast podjęliśmy decyzję, że na początku tego roku z nowym rokiem, nowym krokiem, jak to mówią, po prostu, żeby to pani, i pani Asia oczywiście wyraziła zgodę na współpracę. Jako taką ciekawostkę, może powiem na początku, jest to pierwsza kobieta w historii miasta Turku, która objęła funkcję burmistrza miasta Turku. Dlatego też ja sam kibicuję tutaj nie tylko sobie, ale kibicuję pani Asi, żeby rzeczywiście tutaj się okazało, że jestem przekonany, że kobieta potrafi. To jest pierwsza rzecz. To jest osoba, która po prostu, jestem przekonany, że doskonale sobie się spełni na tej funkcji. Będzie pomocna nie tylko mnie, ale przede wszystkim mieszkańcy będą również zadowoleni z osoby, która objęła tą rolę. Pani Asia ma oprócz tej zalety, że jest osobą odpowiednią na odpowiednim miejscu, to przede wszystkim ma bardzo dobre wykształcenie w kierunku właśnie tutaj administracji, ale tej właśnie tutaj tej inwestycyjnej, ponieważ jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, ukończyła ekonomię o specjalności inwestycje i nieruchomości. Ponadto pani Asia ukończyła szereg różnego rodzaju kursów, studiów podyplomowych, m.in. rynek nieruchomości, wycena na Uniwersytecie Łódzkim oraz zarządzanie gospodarką odpadami na Politechnice Łódzkiej. Ponadto ukończyła liczne kursy w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jest biegłym sądowym z zakresu rynku nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, głównie dla Sądu Okręgowego w Kaliszu i w Poznaniu. Pełnia do tej pory funkcję kierownika inżynierii miejskiej w Urzędzie Miejskim w Turku od 1 czerwca 2015 roku, więc jest to osoba, której ufam, która wierzę, że po prostu doskonale sobie poradzi na tym stanowisku. Jest to osoba nieprzypadkowa, jest to osoba niezwiązana w żaden sposób polityką. Jest to osoba, która przede wszystkim ma merytorycznie wykonywać swoje zadania, żeby rzeczywiście efekt końcowy był taki, jakiego wszyscy oczekujemy, żeby te wszystkie inwestycje były wykonane. I co jest jeszcze takim dodatkowym atutem pani Asi, to, że wcześniej pracowała w PGKiM-ie, a przez kilka lat była również dyrektorem do spraw technicznych. Czyli te sprawy związane z inwestycjami, te sprawy tutaj, te techniczne, nie są jej obce, a wiadomo, że spółka miejska, jaką jest PGKiM, też wykonuje gro zadań po prostu potrzebnych, wykonuje na rzecz miasta. Może jeszcze tylko jedną rzecz powiem, zanim bym oddał może głos Państwu, żebyście tutaj ewentualnie, tutaj jak macie jakieś pytania, że oprócz budżetu miasta proszę pamiętać o jednej rzeczy. My tego gdzieś tutaj nie wykazywaliśmy do tej pory, natomiast inne miasta wykazują, że również inwestycje są prowadzone przez spółkę miejską PGKiM. I na ten rok PGKiM zaplanowało na początek już tego roku, w planie ma już 6 milionów złotych, czyli trzeba wliczyć, że około 20 milionów złotych jest wydatkowanych po prostu na inwestycje na terenie miasta Turku. To tyle ode mnie. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę do mnie czy do pani Asi, może przede wszystkim do pani Asi, bo ja już się troszeczkę nagadałem. Proszę bardzo.
To zajmie stanowisko pani Anny Kurewicz, to będzie łączone. To będzie łączone na dzień dzisiejszy stanowisko. W tym momencie nie ma takiej potrzeby, żeby od razu tutaj powoływać nowego kierownika. To też, jak państwo wiecie, ja jestem zwolennikiem, że tak powiem, jeżeli chodzi o wydawanie środków publicznych na administrację, tak troszeczkę, żeby to starać się ograniczać. Zresztą to, co poczyniłem na początku kadencji, zmniejszając liczbę kierowników. Można to tak powiedzieć, że w jakimś sensie, co prawda nie planowaliśmy tego z panem premierem Morawieckim, ponieważ my sami tutaj ustaliliśmy sobie, że właśnie to będzie na początku 2018 roku. Natomiast sytuacja jest taka, że no tak się to zbiegło, tak? To trzeba powiedzieć. A z panem będziecie siedzieć? Tak. Tak. Czy macie państwo może jakieś pytania? Pomysł na krótkoroczną strefę inwestycyjną, bo już usłyszeliśmy pierwsze działania pana burmistrza. No, musi mieć pani jakąś na pewno wizję. To znaczy tutaj, tak jak wcześniej burmistrz wspomniał o takiej troszkę zrobieniu tej strefy bardziej elastycznej. To, co pan burmistrz wspomniał, to nie jest taka decyzja chwilowa, tylko to już było faktycznie w zeszłym roku rozmowa na ten temat i między innymi ja też w tym uczestniczyłam, bo widzimy o tym, jakie jest zainteresowanie, że faktycznie mniejsza działka będzie się pewnie cieszyła większym zainteresowaniem i musimy mieć tą strefę bardziej elastyczną, czyli nie tylko ta produkcja, tylko te usługi, bo nie każdy przedsiębiorca faktycznie ma tylko i wyłącznie produkcję. To są czasami usługi związane z produkcją, ale nie stricte produkcja, więc chcemy, żeby ta strefa była bardziej elastyczna.